Paweł Jóźwiak po 22 Galifen. Gratuluję kolejnej udanej imprezy, bo ta była udana, tak można powiedzieć. Dziękuję bardzo, miło mi to słyszeć. Duże rzeczy wydarzyły się przed, duże wydarzyły się w trakcie. No i mamy na przykład walkę wieczoru, którą należy podsumować. Ten powrót Damiana Grabowskiego. Jak wrażenia? No, cieszę się, że polski pitbull powrócił. Jestem zadowolony z matchmakingu. To był rywal odpowiedni na ten czas i miejsce. Także Damian przypomniał sobie po 4 latach, jak należy wygrywać i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli z niego coraz więcej pożytku. No właśnie, pytanie właśnie, jak dalej poprowadzić Damiana, bo z tego co tutaj, nie wiem, czy jednoznacznie to, potwierdził, że no, z polskimi zawodnikami chyba w kontrakcie ma nawet określone, że on nie chce się, że nie chce walczyć. No i pytanie właśnie, czy teraz już sięgniemy po jakąś poprzeczkę zagraniczną wyżej? Znaczy, jeśli chodzi o polskich zawodników, to mi się tutaj nasuwa Michał Kita. No i bardzo mocno będę pracował nad tą walką, nad początkiem roku, chodzi mi to po głowie. Czyli nie ma tego obostrzenia w kontrakcie, że Damian nie walczy z polskimi? Bo tak powiedział tutaj, że nie chce. Z Kitą by chciał, mówię, że by chciał, także spokojnie. My z Damianem mamy dobre relacje, rozumiemy się, ufamy sobie, także będzie dobrze. Dużo pojedynków mistrzowskich. Ja powiedziałem od razu tak, wracając do Damiana. Będę mu tą poprzeczkę podnosił stopniowo. Ja zawsze byłem jego fanem, zawsze mu kibicowałem. Dostał rywala takiego na ten moment jego kariery, ale ja od niego wymagam dużo. Spore są oczekiwania. On ma pokazać, że jest topowym zawodnikiem wagi ciężkiej w kraju i tą poprzeczkę będę stopniowo coraz wyżej mu stawiał. Dużo pojedynków właśnie z pasem w tle. No i właśnie druga walka wieczoru, gdzie Mateusz Rębecki obronił ten pas. No i pytanie właśnie, co z tym Normanem Parke, to nie zostało, nie wiem czy na antenie zostało w studio cokolwiek powiedziane, generalnie no spodziewam się, że to będzie, a Mateusz powiedział, że on z chęcią zawalczy, tylko ten catchway by dopracował 7-2 i może iść w tango. Powiem tak, rozmawialiśmy o tym na antenie, precyzując sprawę, mam podpisany kontrakt z Normanem Park, zawodnik dostał zaliczkę i to całkiem sporą, na pewno zawalczy w fenie. Kwestia tylko terminu, tak, ustalamy to, jeśli chodzi o rywala, jest to też do dogrania. Jeśli Mateusz Rębecki będzie chciał, możemy rozmawiać. Jest, też Maciej Iroke z Jewtuszko jest w trakcie negocjacji z organizacją, także opcji jest parę. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno Park pojawi się w fenie i będzie się dużo działo w 2019 roku. Uwierzcie mi Państwo, zatrzęsiemy tą sceną MMA, tak? Mamy teraz nową moc, nowego sponsora, grupa Lotos i bardzo dynamicznie będziemy się rozwijać i myślę, że to nie jest sukces tylko fenu, to jest sukces całego naszego świata, nasza ukochana dyscyplina się rozwija i to, że taki sponsor, który jest ambasadorem, tak jak powtarzałem wcześniej, to jest ambasador polskich sportów od lat, taki jak kolarstwo, sporty motorowe, czy piłka nożna teraz wchodzi w mieszane sztuki walki, to świadczy tylko o rozwoju naszej dyscypliny, przełamaliśmy pewne stereotypy i teraz będzie tylko lepiej. No i mamy dwóch głodnych, ambitnych, Bartosz Leśko i Kamil Gniadek. Obaj powiedzieli, że z chęcią zawalczą o pasy. No i wiadomo, no, co teraz robimy w takim razie, bo 7-7 nie ma pasa, z tego co dobrze pamiętam, a 8-4 no ma go Grzebyt. Ja jestem tylko prezesem. Czasami ciężko mi te emocje zatrzymać na wodzy. Jak była walka Bartko Leśki, w pewnym momencie ja widziałem, że on dostał ciężkiego dzwona, że ledwo stał, przetrwał to. Akurat walka tak się potoczyła, że poszli do mojego narożnika. Ja powstrzymywałem ledwo co w sobie emocje. Tak? To jest chłopak, na którego od początku stawiam. Chciałem krzyknąć, ale wiadomo, nie mogę. Ale spojrzeliśmy sobie w oczy. Widziałem, że jest mu ciężko, że walczy o przetrwanie w tej walce. Po walce podszedłem, pogratulowałem, a on mówi do mnie tak, Paweł, prezesie, widziałem ten twój wzrok, jak patrzysz na mnie, wiedziałem, że nie mogę cię zawieść. Nie? Także szacunek dla tego chłopaka i zobaczycie, że to... Ja jestem dumny, bo to jest zawodnik z moich regionów, ja jestem z Trójmiasta, on też jest z moich stron, to będzie wielka gwiazda w przyszłości i my pomożemy mu w tym, żeby on tą gwiazdą się stał. Kolejna gala została, jeżeli możemy usłyszeć, co na antenie było zapowiedziane, bo nie wiem, czy my wszyscy tutaj słyszeliśmy, no bo jednak chodziliśmy, biegaliśmy na pojedynki, jakby z takich newsów właśnie, co poszło w eter. Kolejny FEN 23, już 12 stycznia, sobota w Lubinie. Ogłosiliśmy obronę pasa mistrzowskiego przez Łukasza Pławeckiego. No jak tutaj, nie wiem, czy to widzieliście, ale Marcin Sianos wyszedł do klatki, wyzwał Marcina Ząbka. Marcin podjął rękawicę, przechodzi do wagi ciężkiej, także będzie pojedynek Ząbek versus Sianos. Marcin zapowiada ząbkowo, a jak będzie, to zobaczymy. Arkadiusz Żurasek kiedy wróci do klatku ringu? Klatki? Fen. Ale Arek cały czas jest naszym zawodnikiem, współpracujemy, naprawdę bardzo się szanujemy, bardzo się lubimy. Teraz walczy dla organizacji Enfusion, ale będzie się bił u nas, tak? W styczniu raczej nie sądzę, ale
nie będzie chyba tajemnicą, jak wszyscy już chyba się przyzwyczaili, że co roku w marcu nasza organizacja idzie w stronę Torwaru, także tam można się spodziewać wrzesmena, że powróci. A Radek Paczuski? To podobnie, tak? To jest stały skład na Torwar. Stały skład na Torwar. Ja uwielbiam Warszawę, uwielbiam tą halę. Tam jest niesamowity klimat i cieszę się, że co roku nasza organizacja może tam robić galę i to nas chyba różni od konkurencji każdej. No nie mówię tutaj o Federacji KSW, bo wiadomo, oni są troszeczkę jeszcze cały czas wyżej, ale mówię o naszych jakichś tam mniejszych konkurentach. Oni by mogli sobie tylko o tym pomarzyć, żeby robić galę na takim obiekcie jak jest Torwar. Czy wtedy, gdy mamy takich zawodników jak Mateusz Kubiczyn właśnie, który jest zawodnikiem DSF i z tego co mi wiadomo, on został jakby wypożyczony ze wzajemnością, tak? Bo teraz nie, rozumiem... Tam się, lubimy się ze Sławkiem Dubą, szanujemy się, to nie jest w żaden sposób nasza konkurencja, bo my zawsze byliśmy bardziej pro MMA. K1 było takim dodatkiem, także dojrzeliśmy do tego, żeby nie konkurować ze sobą, rozumiemy się, także zawodnik DSF dzisiaj walczył dla Fenu i w przyszłości może być odwrotny, także ja tutaj nie widzę problemu, cieszę się z tego miejsca Sławomira Dubę, serdecznie pozdrawiam i będzie fajnie, z korzyścią dla wszystkich, najważniejsi są kibice i oni muszą na tym korzystać, tak, promotorzy nie mogą sobie skakać do gardeł, konkurencja jeśli tak, to tylko zdrowa, a trzeba ze sobą współpracować, bo wszyscy na tym mamy tylko pozytywy. To może i zreaktywowana PLMA jakaś współpraca odnowiona, zawsze ale... była chyba. Nie no, z Mirosławem jest okej, okay. Jakieś tam były spięcia chwilowe, ale zyskałem szacunek do tego człowieka, wiem jak dużo przeżył, z jakim potwornym ciężarem się zmierzył, jaką jest choroba, ja tego nikomu nie życzę. Szanuję Mirosława, życzę mu jak najlepiej, także z tą organizacją też znam consulting group, czy jak to się tam nazywa, może przekręciłem nazwę, znam tych ludzi, szanuję. Jeszcze raz? Goodwill Consulting. Państwo Bikowcy też się znamy, szanujemy, także tutaj nie widzę przeciwwskazań. Mirek zrobił dużo dobrego dla tego sportu w Polsce i trzeba go szanować, to jest pewna ikona, tak? Nie można pewnych rzeczy odbierać, ktoś mu to odebrał, ale to jest dalej ikona, pomimo tego różnych złych rzeczy, co zrobił, trzeba oddać mu szacunek. A jak doszło do porozumienia z Pawłem Kowalikiem, no bo też darliście koty na Twitterze? Znaczy jestem osobą troszeczkę specyficzną, impulsywną, czasami nerwową, Paweł też, ale kto się lubi, ten się czubi. No chyba najważniejsze, że zakopaliśmy ten topór wojenny i to nie ma co patrzeć, jak ktoś się pokłóci, bo ludzie się kłócą, ale ludzie inteligentnie potrafią się dogadać. My potrafiliśmy sobie po takich różnych przepychankach spojrzeć głęboko w oczy, wyjaśnić to, przełożyć piątkę i się teraz z tego śmiać, tak? I szacun dla Pawła i ja też się z tego cieszę. Panie prezesie, dwie kwestie. Wszędzie pewnie garnitur na afterparty zmienić, bo są plamki krwi. Słuchajcie, to tylko jest i dowód, to jest krwawy sport, tak? To jest jedna sprawa, druga sprawa... Nie robimy gier w szachy, robimy sporty walki. Zniknięcie z karty telewizyjnej walki Łebkowski-Demczur. Domyślamy się, że chodzi tutaj o ciszę wyborczą. No, mam jeszcze 8 minut. No zgadza się, cisza wyborcza, rządzi się swoimi prawami, to nie była nasza decyzja, także... Umywam ręce, mówiąc brzydko, to jest decyzja zarządu Telewizji Polsat, my nie mamy na to wpływu, to telewizja podejmuje decyzję. Prawnicy Polsatu ocenili to tak, a nie inaczej i mi pozostało tylko uszanować to. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i zapraszam już 12 stycznia do Lubina. Bądźcie z nami, bo idziemy do przodu i będzie jeszcze lepiej, jeszcze większe emocje, jeszcze większe ambicje. I ten fan się będzie rozwijał, tak? Wszystkim tym, co nas skreślali, to zobaczcie. Ciężka praca popłaca, dostaliśmy wiele ciosów, ale jednak przetrwaliśmy, utrzymaliśmy się w grze, a teraz same sukcesy, jest Grabowski, jest Lotos, jest Park, także tylko się cieszyć i kibicować. Dziękuję tak, bardzo. Przyszło mi jedno pytanie w takim razie, bo ten rok właśnie był ubogi, jeżeli chodzi o ilość gal, ale zakończone z pompą właśnie, natomiast czy przyszły rok to będzie przyspieszenie? 4 gale, tak? Teraz troszkę wyszło nieporozumienie z naszym partnerem telewizyjnym, nie do końca się dogadaliśmy. Także wyszły tylko 3 gale, ale nie zamierzamy zwalniać tempa w 2019, także z tego miejsca obiecuję wszystkim kibicom, że będą 4 eventy. A letnia będzie rozważana w razie czego? Zobaczymy. Powiem szczerze, latem jest dużo ciekawszych rzeczy, niż organizowanie gali, ciężka praca, także latem wypoczywajmy, a róbmy eventy dla kibiców przed wakacjami i po. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz, piątka.